Witam serdecznie na kanale i witam od osoby spod znaku raka, skorpiona i rybek. Witajcie kochani i się kłania. Cześć. To czytanie jest dla Was na czas od 6 do 12 marca 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania nie są dla każdego, ponieważ są ogólne. Jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, zapraszam Cię do mnie na e-mail, który jest pod filmem. I tak swoją drogą chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie dobrym słowem, również poprzez e-mail i wiem, że pomagają te czytania osobom, które się zgłaszają do mnie. Również ja mogę rozwijać się dzięki Wam tutaj poprzez ten kanał. Więc ślicznie dziękuję, że wciąż ze mną jesteście, mimo problemów technicznych, na których kompletnie się nie znam. Mam nadzieję, że ten film mimo wszystko będzie już głośniej słyszalny po prostu. Jeżeli tak nie jest, to mam wrażenie, mam nadzieję, że to, co jest do przekazania dla Was, po prostu Wasz odbiór nie będzie jakby gorszy poprzez właśnie te moje problemy z głośnością i nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Staram się jak mogę poprawiać tutaj wszystko, ale nie zawsze się udaje. Więc bardzo proszę o cierpliwość. Po prostu skupcie się na tym, co jest w tarocie, co jest dla Was. Bo bez Was ten kanał po prostu by nie istniał. Dobrze, teraz zaczniemy czytania na ten tydzień od raczków, tak, od raczka. Jednak na sam początek będzie to afirmacja z opiekuńczych kart. Zobaczymy, jaka afirmacja przychodzi do raka na czas od 6 do 12 marca 2023 roku. Jaka afirmacja do Ciebie przychodzi? Jaka afirmacja? Doraczka. Osiągnięcia. Goń za swymi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd Cię zaprowadzą. Myślę, że tutaj to przesłanie z doraków, zwłaszcza takich, które nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje możliwości. A przecież tak wiele osiągnęliście przez swój upór, wiarę w to, że się coś uda. Wciąż powinieneś gonić za swoimi marzeniami, wciąż powinieneś wierzyć w swoje możliwości. Ten tydzień podejrzewam, że będzie pełen niespodzianek dla Ciebie, raku. Pozytywnych. Więc głowa do góry, nie możesz się załamywać jakimiś drobiazgami. Dobrze, zobaczymy, co tarot dla Ciebie dziś przyniesie, co pokaże. No dobra, co dla raka od 6 do 12 marca 2023 roku. Co dla Was, moi drodzy? O, no proszę, pierwsza karta. No, słońce wyszło. Świetnie. Jeszcze sobie przełożę resztę kart. I zobaczymy, co tutaj u Was. Rozłożymy sobie tutaj te karty i za chwileczkę wszystko Wam wyjaśnię. Ok. Jak widzicie, to jest inny zupełnie rozkład. Mam nadzieję, że Wam podejdzie. Piszcie, czy wolicie poprzedni, czy ten. Ok. No cóż tutaj mamy? Jaka sprawa pochłonie raków w
tym tygodniu mamy słońce w tej pozycji, słoneczko, więc będziesz dążyć do swojego celu, będziesz realizować swoje marzenia. I jakby słońce zaświeci również w twojej głowie, odejdziesz od tych negatywów, które prawdopodobnie długo cię męczyły. I co cię tutaj pochłonie? O co chodzi? No właśnie, ta dwójka wciąż nie wiesz, co zrobić. Stoisz przed jakimś, no, dylemat ma tutaj rak. Myślę, że powinieneś raku jakby podjąć decyzję zgodną z sobą. Nie podejmuj jej, dopóki nie będziesz pewien. Intuicja ci będzie podpowiadała. Więc o co tutaj chodzi? O pracę, czy realizować swoje dotychczasowe zajęcie, czy być może, nie wiem, czy ty tutaj jesteś, bo to jest król denarów. Czy samemu do czegoś dochodzić, czy współpracować z kimś w tej pracy? Tutaj masz jakiś dylemat. Wiesz, że wielkie rzeczy są przed tobą. Ty je już widzisz, tylko masz problem jakby z realizacją. Zobaczę, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, i słońce znowu. Słońce przy pracy. A co przy tym królu denarów? Oczekiwanie na coś. Więc no tutaj pojawiła się właściwie odpowiedź, jeżeli rzeczywiście jesteś tym królem denarów, czyli jesteś szefem. Zastanawiasz się nad jakimś problemem, to myślę, że tutaj dodatkowe, może chcesz jakieś rzeczy urzeczywistnić swoje, jakby, nie wiem, jakieś projekty. To tutaj mam wrażenie, że powinieneś z tym poczekać. A to, co do tej pory robiłeś, kontynuuj to. Sposób, w jaki robiłeś to do tej pory. Nie wiem, czy byłeś w jakimś miejscu, może chodzi o miejsce pracy, gdzie po prostu jesteś zatrudniony, raku. To tak jakbyś, no nie zmieniaj tego. W tym tygodniu bynajmniej coś cię zaskoczy w bardzo miły sposób. No to jest bardzo jakby tarot miłe. Tak, bo nie dokończyłam zdania. Tarot pokazuje ci wskazówkę, tak naprawdę, którą opcję wybrać. Czy iść w coś nowego, czy czekać? Myślę, że traciłbyś czas na to czekanie. Tutaj już masz jakieś nowe. To, co robiłeś do tej pory, to jest właśnie to, i właściwie no, nie musisz niczego nowego wymyślać. Co miłego się wydarzy? Mamy dwa denary. Znowu chodzi tutaj o pracę. Masz wiele możliwości do zrealizowania, wiele opcji do tego, by no, większe pieniądze zarobić. Ale tutaj jest, albo się zastanawiasz, tak? Tutaj jest ten wisielec. O mój ty Boże. I as denarów i as kielichów. Słuchajcie, tu jest nowy początek i w pracy, i w miłości. No właściwie czego pragnąć więcej? Jakbyś, raku, zaczął się spełniać w tym tygodniu, bo właściwie wszystko będzie jakby działo się dla ciebie. Wiele nie musisz robić. Tutaj jest ten wisielec, który mówi o
przyglądaniu się sprawom, jakimi są. I właściwie, tak jak wcześniej powiedziałam, nie musisz nic robić, by ta miłość do ciebie przyszła, by ta nowa praca do ciebie przyszła. Właściwie te twoje pragnienia zaczną realizować się same, bez twojego udziału. No, myślę, że fajnie. No, nie spodziewałeś się. Nie spodziewałeś się tego jak nic. Co cię zasmuci? Trójka kielichów. Nie masz okazji do tego, by świętować? By cieszyć się tymi swoimi sukcesami. Tak, tutaj to widzę. I ta sama karta. No, nie możesz być tym magiem. Coś cię zatrzymuje. Nie możesz realizować czegoś. Zaprosić kogoś do siebie, bawić się, ogłosić całemu światu, że jesteś szczęśliwym rakiem. Po prostu w tym tygodniu coś cię zatrzymuje. Co stare sprawy, które przychodzą na ten tydzień do raków? Myślę, że jakieś sprzątanie. Osiem kielichów to jest odejście od tego, co ci nie służyło do tej pory. Nie robiłeś to wcześniej i wciąż jest kontynuacja jakby. No. I co dalej? Masz jakieś ukryte pomysły w stosunku do kobiety? Być może jakieś niespodzianki? Odchodzisz od czegoś. Tutaj jest fajna zabawa. Miło spędzasz czas razem z osobą, o której myślisz. Nie wiem, bo tutaj jest i mężczyzna, i kobieta. Albo jedne raki, no. Odchodzą od relacji, która im nie służy, którą widzicie, że coś już tutaj, no już nie ma co. Wchodzicie w nowe relacje, albo jesteś w relacji długoletniej, gdzie tutaj się zaczynacie dogadywać, snuć wspólne plany. Dodatkowo ty masz jakieś niespodzianki, raku. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Co w pracy? Pracy u raka, paź mieczy. No, ostro bierzesz się do pracy. Ostro. Nie. Coś tutaj przez internet sprawdzasz, rozmawiasz. Właściwie nikomu się no, nie tłumaczysz. Działasz poprzez intuicję. No pięknie, idziesz do przodu, tutaj jest as buław, czyli te nowe możliwości, nowa współpraca z innymi, coś nabiera tempa, być może jakieś podpisywanie umów, tajemnice się odsłaniają, albo ty masz tajemnice przed innymi, więc to sobie tak jakoś do siebie dopasuj. Ale widzę, że tutaj rak jest przedsiębiorczy. Rak organizuje coś dla innych. Kontynuacja, dalsza kontynuacja czegoś z kimś. As buław, czyli ten ogień, to co jest w tobie, to zaczyna wychodzić. Tutaj naprawdę tryskasz pomysłami. Właściwie miałeś je już wcześniej. Teraz mam wrażenie, że to jest czas na realizację. Bynajmniej umawiasz się na coś z innymi. Co w miłości? Dziewięć buław. W miłości, raku, jesteś zmęczony jakimiś sytuacjami. Tymi złymi, tym, co nie wychodziło wcześniej. Tak jak wcześniej mówiłam, może jesteś po rozstaniu, albo zaczynasz tworzyć coś nowego w swoim związku. I tutaj jest ten lufcik, to jest ten lufcik, ta nadzieja, że coś jednak jest, jeszcze możesz naprawić, jeszcze jest coś do ogarnięcia. Cel już jest bliski. Nie wiem tylko, co dla ciebie, czym jest dla ciebie ten cel, co jest dla ciebie tym celem? Spotkanie z kimś z przeszłości, czyli jakaś stara miłość być może. Mhm.
to, co się u ciebie, raku, dzieje w miłości, to jest jakby zapisane w gwiazdach. Jesteś pod opieką sił wyższych. To jest coś już tak, no, idziesz jakbyś swoją ścieżką, gdzie właściwie no, musisz to przerobić. To jest jako karma w tej relacji. Dla jednych to jest relacja z kimś z przeszłości, lub czyli spotykasz osobę ponownie i znowu masz coś do przerobienia, albo jesteś z kimś w relacji, gdzie no, macie razem coś karmicznego ze sobą. W każdym razie widzę, że to jest obrona siebie, własnego zdania, dogadywanie się. Być może chodzi również o sąd. Może się rozwodzisz, więc każdy rak ma zupełnie inną sytuację tutaj przedstawioną. Jaka jest rada dla raka? Podejmij decyzję dopiero, kiedy będziesz pewny, bo póki co nie jesteś na to gotów. Musisz odpuścić to, co złego wydarzyło się w twoim życiu. Odpuść te negatywy, zdrady być może. Musisz odciąć coś, oddzielić grubą krechą i iść naprzód. Tak to widzę. Inaczej nie będziesz w stanie podjąć żadnej decyzji. Dobrze, co mają aniołki do powiedzenia dla raków na ten tydzień? Od 6 do 12 marca. Co aniołki mają do powiedzenia rakom? No, zobaczymy. Spytaj swoje anioły. Spytaj swoje anioły. Przeczytam wam to dzisiaj, bo czasem tego nie robię. Twoje anioły nieustannie ci towarzyszą. Aby jednak otrzymać ich wsparcie, musisz o nie poprosić, ponieważ niebiosa szanują twoją wolną wolę. Postaraj się formułować pytania do aniołów jak najklarowniej. Możesz wypowiadać je na głos, jak również mogą one rozbrzmiewać w ciszy w twoim umyśle. Anioły z chęcią będą ci pomagały, jednocześnie wypełniając Bożą wolę. Anioły mogą mieć również wiadomości na temat sytuacji, o którą pytasz. Usiądź w jakimś spokojnym miejscu, w pomieszczeniu bądź na łonie natury, a następnie poproś o radę i przewodnictwo. Zwracaj uwagę na wszystkie pojawiające się wiadomości. Niewykluczone, że odpowiedź pojawi się w postaci uczuć, dźwięków lub przebłysków, a może po prostu momentalnie uświadomisz sobie, że znasz odpowiedź. Możesz również prosić anioły o wskazówki w ciągu dnia, upewniając się, że podążasz przez cały czas właściwą ścieżką. No proszę. Nic dodać, nic ująć. Tu się naprawdę wszystko tak pięknie złożyło w tym czytaniu. Mam nadzieję, że jest zrozumiałe dla was. Oczywiście bardzo proszę dla subskrypcji, komentarze i lajki. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa! Dobrze, teraz bardzo proszę o uwagę osoby spod znaku Skorpiona. Co u was, Skorpiony? Co u skorpionów? Co u skorpionów? Co u osób spod znaku Skorpiona? Oczywiście zaczniemy od afirmacji. Na
czas od 6 do 12 marca 2023 roku. Co u Skorpiona? Jaka afirmacja do Ciebie przychodzi? Jaka afirmacja do Skorpiona? Zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. Myślę, że tutaj u Skorpionów ważne jest to, by jeżeli coś będziesz chciał zrealizować, to nie na chwilę. Nie być takim, co nagle coś się zechce i zaraz zapominasz o tych zamierzeniach. Taki słomiany zapał. Jeżeli rzeczywiście czegoś pragniesz, Skorpionie, musisz jakby dążyć do tego celu, jaki sobie obierzesz w tym tygodniu. Tak widzę tą kartę. No dobra, co Tarot ma do powiedzenia dla Ciebie, Skorpionie, na ten czas od 6 do 12 marca? Co dla Skorpiona? Skorpiona. No, dobra. Rozłożę karty i za chwileczkę Wam wszystko wyjaśnię. Co u Skorpionów? Nowa droga, no pięknie. Jakie wy macie fajne karty teraz, na ten tydzień. No dobra, co jeszcze? Okej. Już spieszę z wyjaśnieniem, co tu jest. Tutaj, słuchajcie. Jaka sprawa pochłonie Cię w tym tygodniu? Co pochłonie? Samochód? Wyjazd? Jakaś podróż? Być może praca poprzez samochód? Coś koło samochodu będzie się kręciło w tym tygodniu u Skorpionów. Być może masz jakiś nowy pomysł, który pomoże Ci wyrwać się z jakiejś opresji, nie wiem. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. I ta sama karta, no nie wierzę. Ta sama karta. Królowa buła. Radość. Radość. Będziesz cieszył się, Skorpionie. No, na jakąś informację dotyczącą samochodu, dotyczącą samochodu lub coś pójdzie, nie wiem, do przodu. Nie wiem, o czym tu jest mowa. Ty sam będziesz wiedział, z czego ta radość. Mamy tutaj królową buław. Może to jesteś ty, jeżeli mówię tutaj do kobiety. Jesteś kobietą przebojową, która wie, jak osiągnąć to, czego pragnie. Może pragniesz samochodu, może pragniesz faceta z samochodem, może wyjeżdżasz gdzieś na dłużej, może i może. Ty sama musisz wiedzieć, o czym tu jest mowa. Spotkasz się z kumpelami, ze znajomymi i będziesz świętować w tym tygodniu. To jest oczekiwanie na rezultat. Ty już wiesz, że coś idzie w Twoim kierunku. Wystarczy tylko trochę cierpliwości. No dobra. Aha, a jeżeli chodzi o mężczyzn, bo tego nie powiedziałam, może chcesz odwiedzić kogoś takiego, jak ta królowa była. To jest ktoś, kto Cię pociąga seksualnie.
Lubisz przebywać z tą kobietą i chcesz ją odwiedzić, albo kupujesz od tej kobiety samochód, od tego typu kobiety i cieszysz się, bo może ta transakcja będzie udana, więc tylko wystarczy poczekać. Umówiliście się pewnie na jakiś późniejszy termin. No dobrze. Co miłego się wydarzy? Głupiec, głupiec, zaczynasz coś od zera. Czy to praca, czy miłość? Nie wiem. W każdym razie tutaj jeszcze sobie dopowiemy. No, chyba miłość. No, szczęście. Czujesz się zwycięzcą. Zastanawiasz się tylko, może nad tym, żeby tego nie zepsuć. Będziesz musiał dobrze przemyśleć swój ruch, żeby kogoś nie zrazić do siebie. Myślę, że warto wsłuchać się w swoją intuicję i dopiero wtedy podejmować decyzję. Albo może masz dwie osoby do wyboru, albo to, no jesteś w związku, dajmy na to, ale mimo to podoba ci się ktoś jeszcze. Zastanawiasz się, co zrobić, co zrobić. Co cię zasmuci, kochankowie? Co cię może zasmucić w tej karcie? Że może w relacji, w której jesteś już, tak fajnie nie jest. Stajesz przed wyborem, czujesz, że już tutaj, no tutaj już się nie czujesz w tym związku. Albo masz kogoś na oku. Nie wiesz, jak do tej osoby podejść, tak by jej nie zrazić do siebie. Stajesz przed wyborem, nie potrafisz wybrać. Mamy tutaj cesarza. Radość, szczęście, no diabeł. Diabeł może wam pomieszać szyki, tak bym powiedziała. Diabeł mówi o zdradzie. Mamy tutaj cesarza. Cesarz, możesz ty być tym mężczyzną, możesz być kochankiem, możesz być mężem i mieć takie dylematy właśnie. Czy zostać tym mężem, czy zostać kochankiem? Tutaj ten diabeł mówił o uzależnieniach od osoby, od używek, od seksu. Może nie potrafisz się wyrwać z jakiejś relacji, gdzie to cię trzyma. Chcesz czegoś innego niż do tej pory. I znowu mamy tutaj królową buław. Królowa buław. Sytuacje, jakie wracają z poprzednich tygodni. Co w tym tygodniu? Królowa była, znowu się pokazuje, więc coś jest na rzeczy, słuchajcie. Nie będę jej już omawiała. Słońce. Słońce. Cesarzowa. Co? I praca. Skorpionie, mój drogi, może jakaś współpraca z tą królową buław, czyli to może być twoja szefowa, może to jesteś ty. W każdym razie duże znaczenie ma ta osoba w twoim życiu. Jeżeli jesteś królową buław, realizujesz swoje zamierzenia, swoje plany. Coś się rozpoczyna. Mamy tutaj również cesarzową, może jakaś współpraca z drugą kobietą. I to będzie bardzo dobra współpraca na długie lata. Więc tutaj do kobiet się odnoszę w większości, chociaż mężczyzna może się zatrudnić u takiego duetu. Więc no, może to jest do kogoś, może i nie. Coś z tym samochodem. Rzeczywiście, może ten samochód w pracy będzie wam potrzebny.
Może ta praca będzie za granicą? Ty, Skorpionie, musisz wiedzieć tak naprawdę, o czym jest mowa. Dobrze, co w pracy? Praca, siódemka mieczy. Siódemka mieczy mówi o takim oszustwie. Chociaż wiecie, to niekoniecznie. Chociaż mogą być takie skorpiony, które odchodzą z pracy, nie mówiąc na przykład szefowi tego, że po prostu odchodzi. Nie. Tak mi to przyszło do głowy. Lub kombinujesz, co zrobić, by lepiej zarobić. I to wcale nie jest złe. Księżyc mówi o tajemnicy. Kapłanka o tym, że należałoby kierować się intuicją, swoim wewnętrznym głosem, w jakichś wyborach, coś. I teraz nie wiem, czy powinieneś podpisać umowę, czy też nie. Oj, tutaj myślisz nad czymś i to grubo myślisz, nie wiesz, co zrobić. Będziesz miał duży dylemat. Skorpion będzie miał dylemat. Myślę, że odpowiedzi przyjdą w snach. Twoja intuicja. Masz bardzo dobrą intuicję, Skorpionie, więc tego się trzymaj. Jeśli chodzi o pracę, może tutaj chodzi o zmianę pracy. Być może tutaj ktoś chce cię oszukać w pracy. Jesteś w stanie coś zobaczyć, odkryć jakieś tajemnice. Może nie podpisuj umowy, dopóki te sytuacje nie będą jasne. Co dalej? Co w miłości? Mamy moc. W miłości mamy moc, czyli zwycięstwo. Jeżeli jesteś kobietą, silną kobietą, no, będziesz miała faceta, którego pragniesz, takiego miśka do przytulania. Jeżeli jesteś mężczyzną, to zostaniesz miśkiem do przytulania. No tak, wiecie, troszkę sobie żartuję, ale tutaj właśnie jest ta kobieta, która lubi grać pierwsze skrzypce w miłości. I co dalej? Paź buław, as denarów, miłości, as denarów. Może, Skorpionie, spotkasz kobietę w pracy dla siebie? Widzę, że coś nowego się szykuje, całkiem nowego. Nowa praca, gdzie w tej pracy możesz spotkać nową osobę do związku. Może tą królową buław. To są nowe przedsięwzięcia, nowe. Paść to jest coś nowego, dopiero coś się rodzi. Więc w tej pracy tak czuję, że coś w pracy. I pójdziesz za tym. Tobie będzie to pasowało. Chociaż będziesz się też zastanawiał, czy warto. Skorpion będzie myślał nad te dylematy. Tutaj jest dwójka mieczy. Widzisz tą nową miłość przed sobą, ale boisz się postawić ten pierwszy krok, chociaż bardzo cię kusi i w tym tygodniu być może tego nie zrobisz. Będziesz obserwował osobę, czy będziesz obserwowała osobę, o której myślisz. Jaka jest rada? Siedem buław. Broń tego, co wierzysz. Broń siebie. Kieruj się swoją intuicją, Skorpionie. Odejdź od
od tych czarnych mieczy, które tak naprawdę zawładnęły tobą i przez nie nie widzisz, przez te negatywy nie widzisz, że coś jest fajnego. Jakaś przyszłość dobra klaruje się. Przecież jest tutaj ten głupiec, te nowe możliwości, tak? Zaczęcie coś od, możesz zacząć coś nowego, ale dopóki nie wyjdziesz z tych mieczy, tego czarnowictwa, że tak powiem, to myślę, że te okazje mogą przejść koło twojego nosa. Dobrze, a co aniołki mają do powiedzenia skorpionom na czas od 6 do 12 marca? Od 6 do 12 marca dla skorpiona. Poprawa zdrowia. Poprawa zdrowia. Zobaczymy, przeczytamy to, co tutaj mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, skorpionie. Anioły chcą, żebyś wiedział, że zdrowie osoby, o którą pytasz, niedługo ulegnie poprawie. Możesz poprosić o pomoc Archanioła Rafaela oraz swoje anioły stróże, by przyspieszyli proces uzdrowienia. Karta ta może również oznaczać, że w swoim życiu powinieneś podejmować więcej wyborów mających na uwadze twoje zdrowie. Jeśli czujesz, że potrzebujesz oczyszczenia ze szkodliwych pokarmów lub innych substancji, powinieneś skorzystać z tego przewodnictwa. Wyeliminowanie niezdrowych przyzwyczajeń sprawi, że poczujesz się znowu silny i w pełni zdrowy. Być może zdrowie powoduje, że nie możesz czegoś zrealizować od razu. Też tak może być. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Pamiętajcie o lajkach, subskrybujcie ten kanał i odzywajcie się w komentarzach. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa. Ok, teraz bardzo proszę o uwagę osoby spod znaku rybek. Co u rybki? Co u rybki? Zobaczymy. Dobrze, zaczynamy od afirmacji, rybki moje drogie, kochane. Afirmacja dla ciebie od 6 do 12 maj, Boże, nie maja, gdzie? Czerwca, nie czerwca, marca. Już tyle tych czytań jest, że mi się już wszystko miesza. Mówimy tutaj o marcu, od 6 do 12 marca, od 6 do 12 marca 2023 roku, 6 do 12 marzec. Dla rybki afirmacja. No dobra, zobaczymy tutaj. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. Poparcie. Piękna karta. Być może ktoś się do ciebie zgłosi o pomoc. Są osoby pewnie, gdzie możesz pomagać. Nawet dobre słowo wystarczy, a już naprawdę dużo wnosi. Więc rybko, masz misję w tym tygodniu. Dobra, zobaczymy, co Tarot ma do powiedzenia dla ciebie na czas od 6 do 12 marca 2023 roku. Co u rybek? Co u ciebie, rybko, moja kochana droga? Zobaczymy, co tutaj do ciebie przychodzi. Co do ciebie przychodzi, rybko?
Włożę sobie karty, za chwilę wszystko Wam wyjaśnię. Jest to inny rozkład. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli nie, piszcie, że wolicie poprzedni. Jestem otwarta na propozycje, oczywiście. Patrzmy, co tutaj jest dalej. No dobrze, rybki moje drogie. Jaka sprawa cię pochłonie w tym tygodniu najbardziej? Szóstka denarów, szóstka denarów. Rybko moja droga. To jest równowaga między dawaniem i braniem. Być może w pracy przynajmniej dobrze ci idzie, a może w miłości. Zobaczmy, o co chodzi. Równowaga, utworzona równowaga. No, widzę, rybko, że w związku fajnie się dzieje. Tutaj są rozmowy, razem sobie planujecie różne sytuacje w tym tygodniu, więc taki spokój wewnętrzny widzę u rybek. Rozmawiacie na temat ślubu cywilnego, może? Chcecie jakieś zmiany w swoim życiu? No dobrze, co miłego się wydarzy? Mamy tutaj królową kielichów. Może to jesteś ty, rybko? Mówię tutaj do kobiet. Przyglądasz się swojemu życiu, patrzysz, jak to życie mija, kierujesz się intuicją, kierujesz się wewnętrznym głosem. Jesteś taka kobietą, która pomaga innym. Być może mówię tutaj do kobiety, która jest mamą, żoną, partnerką, a może szefową. Co miłego tutaj się dzieje u ciebie? Myślę, że jakiś cel będziesz mogła zrealizować w tym tygodniu. Koniec cyklu jakiegoś. Czyli koniec jakiegoś oczekiwania na coś. Do tej pory byłaś zmęczona jakimiś sytuacjami. Tutaj również to czytanie jest do mężczyzn, oczywiście. Dlaczego? Ponieważ możesz myśleć tutaj o kobiecie, o swojej partnerce. Wiecie, odwracajcie to sobie. Może chcesz się oświadczyć. Może chcesz pójść o level wyżej. Być może chcesz się z tą partnerką przeprowadzić gdzieś w inne miejsce, zarazem zamieszkać, ożenić się. Więc pamiętajcie, tutaj jest koniec czegoś, cyklu jakiegoś, więc koniec narzeczeństwa, koniec takiego niewiadomych sytuacji, nie wiesz, na czym stoisz, więc chcesz to jakoś uregulować. Inne rybki być może się dokształcają. Myślę, że tutaj już jest koniec, pomału jakichś szkoleń. Widzisz już ten cel bliski. Nie wiem, coś chcesz osiągnąć w pracy, być może później jeszcze na studia. Więc tutaj może prosisz kogoś o korepetycję. Też tak może być. W każdym razie, cokolwiek tutaj zadziewa się w tym tygodniu, to już są jakby ostatnie jakby podmuchy. Z tego starego, przychodzi coś nowego, koniec cyklu, coś się kończy, czyli odcinasz grubą krechą przeszłość i zaczynasz myśleć o czymś nowym. Co cię zasmuci, zmartwychwstanie, że jeszcze nie będziesz mógł, czy nie będziesz mogła zrealizować swoich zamiarów? Ty już wiesz, że określiłeś sobie tą swoją ścieżkę, swoją drogę, ale tutaj jeszcze ten tydzień nie zna realizacji.
Czekasz może na też jakieś decyzje z sądu? Może jesteś po rozwodzie, chcesz wreszcie, żeby ta sprawa się skończyła. Więc też tutaj coś takiego widać. Królowa mieczy. Królowa denarów. I rycerz buław. Jakiś trójkąt tutaj wyszedł normalnie. Co cię zasmuci? Co cię zasmuci? Rybko moja droga. Teraz nie wiem, w której karcie siebie widzisz. Możesz być tą królową denarów, czyli kimś, kto twardo stąpa po ziemi, lubi jasne sytuacje. Może jesteś żoną, partnerką, mamą. I mamy królową mieczy. Królowa mieczy to jest taka zimna kobieta z zewnątrz, nosi maskę. Może to jesteś ty, tej królowej? Na zewnątrz zimna S, a w środku królowa buław. Coś tutaj ciebie bardzo zmieniło, że taka się stałaś. I mamy tutaj rycerza buław. Może tu chodzi o rywalizację? To jest ktoś młodszy od was. Mężczyzna, bardzo ponętny, seksowny. Zna swoją wartość, wie, że potrafi osiągnąć swój cel swoimi sposobami, że tak powiem. Może mówię tutaj do mężczyzn, może ty jesteś mężczyzną, który ma dwie starsze kobiety do wyboru. Widzisz, że one o ciebie jakby rywalizują. To nie jest dobre, ponieważ no nie ma jakby ostatecznej decyzji. Tutaj się jakby w trójkę męczycie w tych relacjach. Albo jeszcze inna sprawa. Może chodzi o jakąś sprawę sądową. Może ktoś z kimś się sądzi o coś. Tutaj jeszcze nie ma wyniku. Okej. Co dalej? Stare sprawy, jakie mogą przyjść w tym tygodniu do ciebie. 10 kielichów to są sprawy, które są w twojej rodzinie. Coś rodzina, partner, partnerka. Może chodzi o rodziców, może o brata, siostrę. To jest dom, rodzina, tak? 10 kielichów. I co tutaj przyjdzie z tej strony? Obrona. Czekasz na coś. Dziesiątka denarów. No, rybo moja droga, ty masz tutaj bardzo duże możliwości, ale nie chcesz ich realizować jeszcze w tym tygodniu. Przyglądasz się jakimś sytuacjom, bronisz siebie. Nie chcesz być wykorzystywana, nie chcesz ty wykorzystywać. Być może przyjdzie do ciebie kasa jakaś nieoczekiwana i zastanawiasz się, co z nią zrobić. Być może ktoś się tutaj oświadcza komuś i ryba się zastanawia, czy przyjąć ten pierścionek, czy nie. No tak mi przyszło do głowy. Albo jeszcze może chcesz firmę rodzinną założyć z partnerem, partnerką i też jeszcze się nad tym zastanawiasz. Chcesz jakby jak najwięcej ugrać, nie chcesz podejmować pochopnych decyzji. No dobra. Co w miłości? Nie, w pracy. W pracy siódemka denarów, oczekiwanie na coś. Oczekujesz na rezultat. Może to być też szkoła, gdzie tutaj być może były jakieś egzaminy, czekasz na efekty, czy zdałam, czy nie zdałam. Wiecie, o czym mówię.
albo wysłałeś CV do jakiejś, no i chcesz coś nowego robić w swoim życiu, gdzieś się zatrudnić i też czekasz na to, aż się ktoś odezwie, czekasz na znak, na te nowe możliwości. Właśnie trójka była o tym mówi. Trójka Buław mówi o nowych możliwościach, o przeprowadzce, o nowym przedsięwzięciu, czy to w pracy, czy w miłości. Tutaj pytamy o pracę, więc przez tą pracę możesz, jeżeli uzyskasz zielone światło, prawdopodobnie będziesz mógł się też przeprowadzić. Zobacz, tutaj jest ten głupiec, który mówi, że zacznij, będziesz miał możliwość rozpoczęcia czegoś od zera, tylko. No, ważna jest cierpliwość. Ważna jest cierpliwość i będziesz mógł coś zrealizować. Co w miłości? 9 denarów. 9 denarów to jest takie, wiecie, no różnie to jest. No nie wiem, czy jesteś w związku, czy dobrze się w nim czujesz, czy i miło spędzacie czas ze sobą w domku i jest wszystko poukładane na tip-top. Czy może lepiej czujesz się w swoim towarzystwie, co? Ciekawe. No i co? Ryba, ryba. O, autko to mamy. Ryba może jest chora w tym tygodniu, ale już wychodzisz z tej choroby. I zaczynasz działać. Nie wiem, czy tutaj będziesz chciała gdzieś wyjechać z partnerem. Jeżeli jesteś z partnerem, jeżeli jesteś albo gdzieś w podróży, poznasz kogoś innego i będziesz chciała odejść od partnera, gdzie już trochę wieje nudą. Tutaj są rozmowy jakby przez internet z kimś innym, może się umawiasz z kimś jeszcze, więc no nie wiem, rybko, w jakiej jesteś sytuacji w tym momencie. Może jesteś po rozwodzie i chcesz wreszcie nabrać wiatru w żagle i gdzieś wyjeżdżasz. Też może być taka sytuacja. No, rada, mamy pustelnika. Odejdź od tej energii osamotnienia. Myślę, że już zbyt długo w niej jesteś. Odpuść to, co było złego w twoim życiu, że może byłeś zdradzany, zdradzana. No, mamy tutaj. Właśnie też, może jesteś faktycznie po rozwodzie, tutaj mówię po rozstaniach. W każdym razie odpuść te negatywy, by móc pójść naprzód, przed siebie, tak? I jaka jest rada, odpowiedź aniołków na ten tydzień, od 6 do 12 dla ciebie, rybko? Od 6 do 12 marca. Pamiętam, że to marzec. Dobrze. Co tutaj dla ciebie przychodzi? Poproś innych o wsparcie. Może to ty będziesz potrzebowała pomocy, albo ktoś inny. Poparcie. Poproś innych o wsparcie. Dobra, czytamy, czytamy. Momencik. Nie musisz robić wszystkiego sam. Anioły zachęcają cię do skorzystania ze wsparcia osób z twojego otoczenia. Poprzez sięgnięcie po czyjąś przyjazną dłoń znacząco zwiększasz swoje szanse sukcesu. Zwiększa się również prawdopodobieństwo tego, że sprawy pójdą naprzód. Pomoc, na którą możesz liczyć, może obejmować również otrzymanie istotnych informacji od osób posiadających konkretną wiedzę. Stres spowodowany braniem zbyt wielu rzeczy na swoje barki może doprowadzić do pogorszenia się twojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Otocz siebie kochającymi cię przyjaciółmi i rodziną, czyli osobami skłonnymi do pomocy i gotowymi
oświetlać Twoją drogę. Dzięki nim poczujesz się dużo lepiej. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. Bardzo proszę oczywiście o subskrypcje, komentarze. Piszcie naprawdę w tych komentarzach, jak widzicie te czytania, nie tylko to, że mnie nie słychać, bo po prostu nic z tym nie zrobię na tą chwilę. No cóż, trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.